Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Unchartedzie. Standardowo już na początku odcinka przypominam o takich aktywnościach, czyli łapki, suby, komentarze i dotacje. Idziemy przed siebie ratować pana Sullivana, bo ma niestety chłopak problemy i to chyba dość grube. Z tego co mówił, przygwoździli go. Myślę, że te bestie się już nie pojawią do końca gry, bo byłbym bardzo z tego powodu niezadowolony, że to było takie, wiecie... W tej jednej małej miejscówie to byłoby na tyle. Dobra, nie mam tu za dużo przejść chyba w tym momencie. Mogę iść tędy, nie? O oh shit, dobra, to mi się nie podoba, jest tam. Giń. Dobra. Cokolwiek amunicji. O, najdzik, to się przyda. To są te dragunowy same, świetne wszystkie. Tutaj co mamy? Oczywiście, że... skarbek. Dobra, nieważne co to było. Bo do mnie nadupczają! Jest ze mną źle! Tak bardzo źle! Zachciało mi się po skarby biegać, ale to tak w miarę czysto było jakoś tak. Dobra, znowu bym tutaj zaczął odrzucania tego granata, bo to była dobra opcja. Chciał, nie chciał, to naprawdę była dobra opcja. To tam będzie ten snajpecho. Się tutaj gdzieś przykitrał. Nie tutaj może. Tutaj. Uboj. O, dostał w głowę, jak nice. W ogóle nie spodziewałem się takiego w ogóle obrotu sprawy. O! Może sobie przeładuję. Może rzucę im nejda. Dobra. Słuchaj, trzeba bardzo, kurwa, metodycznie ich normalnie... Fajnie, że ten granat mi nic... Dobra, zrobi mi coś, ale dopóki stałem, to była ikonka, jakby miał mi nic nie zrobić. Ogólnie na tym placu można być strasznie otoczonym w tym momencie. Jezu, jak oni biegają, kurwa, szybko. Nażryj się. Było to. Widzę go. Kryć się. Kurwa, jak nie snajper, to jakiś bąbel na dole albo granat. Odbieramy twoje szczątki. Uważaj. Dobra. Tam był ten snajper. On żyje, nie żyje? Nie wiem. Zbieram sobie amunicję. Nie wiem, czy to są wszyscy. No oczywiście, że to nie są wszyscy. Ała, ała, ała. Serio? Ała, no kurwa, jak mnie wydupił teraz, no Jezus. Jak nie jeden ziom, to drugi. Skurłe syny, ile ich tu w ogóle matka posiada, ja nie wiem. Nie mam się gdzie...
kurwa, no, no nie. Serio? No serio, momentami to tutaj się... Ja nie wiem, gdzie tu się chować za bardzo w ogóle, no. Dobra, podniosę sobie amunicję. Gdzieś bym się schował, ale kurwa, gdzie? Dobra, wstępnie tutaj jest w miarę chyba saved. Serio, jest tutaj ich masakrycznie dużo. Na szczęście to gra się zapisuje w momencie, gdzie większość mam już tak jakby pozbyte się ich, nie? Kurwa, ten pieprzony snajper. Kurwa, on dalej żyje niestety. Dobra, to powinno go chyba ubić. Fuck, granat. Dlaczego? Dlaczego oni mi to robią? Wow. No to nie było miłe, panowie. Fak, fak, fak. Jak ja się tu mam ustawić, żeby w ogóle wyzbyć się ich? Dobra. Oj, mam jeden pocisk do tego. Sweet. Trzeba ich powstrzymać, Sami. Nie wiedzą, co robią. O czym ty... Nie wiem jak, ale ten posąg zniszczył całą kolonię i zabił też Niemców. Chwila, że co? Nie ma czasu, trzeba wejść do kościoła! Dobra, podniosę sobie tylko, pozbieram sobie tyle amunicji, ile tylko dam radę tutaj w ogóle znaleźć. Bo czuję, że mi się przyda. Trzeba wejść do kościoła, dobra, przynajmniej... Fakt, że zaczęli ze sobą gadać jest dla mnie taki, że hej, hej, nie ma już przeciwników. Czajcie, o co chodzi, nie? Dobra, tutaj jakiś granacik. Coś tu jeszcze znajdę, gdzieś tu jeszcze leżą jakieś ciała. Ten miał strzelbę, to mnie nie interesuje zupełnie. Tutaj też jest strzelba. Do mojego ulubionego pistoleru mamy tylko jeden nabój, no, no halo. On jest fajny, bo do niego jest dużo pocisków. Dość często się znajdują. Czy ja mam wejść tutaj do tego kościoła? Nie jestem pewny, gdzie mam iść. Chyba tu. Czy tam? Nie, no tam jest kościół, tak jakby. Tak, tak. Tutaj tymi głównymi drzwiami bocznymi? Nie wiem. Mam nadzieję, że tylko, że te bestie tutaj już nie wrócą. Bo to jest rozdział 20, czyli 20, no, no 3 rozdziały do rozegrania są, także... moi drodzy, niedługo przejdziemy do drugiej części. Jakżeż miło. Cieszycie się? Bo ja w sumie chyba tak, bo w dwójce już jest fajniejsza mechanika gry. Cholera, są wszędzie! Uważaj, Sali! O, Dragunov. To na pewno będzie dobre na pana sznajpera. Na przynajmniej kilka pierwszych celów. Kurwa, drugi snajper, fuck. Dobra, niestety tam jest... O, dobra, tutaj jest kolejny Dragunov.
dobra, nie trafiłem za pierwszym razem w tego wariata, chciałem się go pozbyć. O, ale tu już drzwi nam otwarte zostawili. Jakżeż miło, ha, ha, ha. Dobra, pozbyć się snajperów, to jest taki priorytet. No i bombardierów też by się przydało pozbyć, nie? Oh shit! Dobra. Ostrożnie! Dobra, ale M4 biorę ze sobą. Okej, tam jest jeszcze jakiś snajper gdzieś na górze. What the hell, ile ich tam jest? Kurwa, żołnierz pieprzony będzie biegał teraz prawo, lewo, kurwa, prosto. I mnie denerwował, co? Dobra, chyba umarł. Dobra, amunicja. No to jazda. Szlak. No to naprawdę nie jest fajna i klarowna sytuacja, bo tutaj jest ich dość, że tak powiem, sporo, nie? A mi się trochę tak dupianie... Amunicja kończy! Dobra, ty giń. Dobra, zginął. Kolejny pad. Tutaj ten świrek wariatek, kurwa, strzelający, kurwa, na oślep. O! Już chciałem go ucelować do końca. Wiedziałem, że ten z shotgunem mi za dużo nie zdziała. No to jednak typ z shotgunem, nie? Oh shit! Snajper zza roga, zza tyłu. Naprawdę chujowo stoję z amunicją. Nie podoba mi się to ani troszeczkę. Dobra. Nie. Naprawdę tych z dołu bym sobie troszeczkę usunął, bo jest ich tutaj za dużo. Niestety ten kurwa ziombel musiał to przeżyć. Fuck. Dobra, tego się chciałem pozbyć. Szlak, nie trafiłem. On nie stał. O, dobra, no i po snajperze. Pod ołtarzem powinno być tajne przejście. Dobra, pozbierajmy amunicję. Dobrze, że ten desert tam gdzieś leżał sobie, bo cienko by było naprawdę ze mną. shotgun. Naprawdę mam wielkie i wszelakie nadzieje, że nie będzie więcej tych kurwa pojebanych stworów. Mam bardzo duże z tym nadzieje związane.
Dragunov jest fajne, bo to zabija, wiecie, na one hit kill, nie? Ale raz, że pewnie nie można mieć do niego jakoś specjalnie dużo amunicji, a dwa, że no sorry, to jest snajperka i bez przybliżenia to się nadaje, wiecie, no do wyjebania, no. Kurwa, czemu oni nie mają porządnych broni, tylko same jakieś takie, kurwa, shotguny? Shotguny, dupiany. I digle, no niby dużo digli, nie? Ale... Ach, im dalej gry, tym kurwa ciężej przynajmniej. O, jasne. Złoto i kości. Czy tu znowu będą te stwory? Drake nie chciał zabrać skarbu z wyspy Sali. Chciał, żeby tutaj pozostał. Co? Jest przeklęty czy coś. O, na Boga, Nate! Słuchaj, wiem jak to brzmi. Musisz mi zaufać. Dobra, ale powiedz mi, Nate, że tutaj nie będzie tych pieprzonych, kurwa, zmutowanych ziomków. Nie, no oni tu będą, ja to czuję, kurwa, ja to w kościach czuję. Złoty różanie z czaszkami, no zajebiście, za 25 skarbów z 30, no prawie połowa. To w sumie nawet się za bardzo nad tym nie skupiałem. Niektóre widziałem, a nie wziąłem, bo na przykład nie chciało mi się po niej iść. Kurwa, gdzie my biegniemy w tych katakumbach w ogóle? Tak się rozglądam, trzeba by jakaś może amunicja tu gdzieś, nie no, skarbek, kurwa, srebrno-szafirowa maska. Wiecie, wejście do takich katakumb, no to, no mówi jedno, że idziemy do tych stworów, nie, tak jakby. Powinniście się już zorientować, że mam plan na każdą okazję. Rzućcie broń. O tam. I żadnego bohaterstwa. Albo ją zabiję. Dobrze. Teraz zaczekajcie chwilę. Zaraz do was wrócę. Jest wspaniały. Co za robota. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. To tylko powłoka. Prawdziwy skarb Eldorado jest w środku. Otwórz go! Czy on się teraz w to zamieni i będzie jakiś turbo dojebany? Adios, jefe. Zupełny brak wyobraźni. Bajen la red! Bajen la red! Aha, czy on się go chciał pozbyć? Zniszczyło całą kolonię! Nie wiesz, co robisz! Nie! Jestem jedyną osobą na wyspie, która wie, co robi! Cargue la estatua! Cuidado! Jesteście żałośni! Wszyscy, szukając tych swoich zafajdanych skarbów! Macie pojęcie, ile to jest warte? Dla niektórych? Levantalo! Levantalo! No oczywiście, te stworzenia tu biegną. No nie. Co to jest, do cholery? O Boże! W nogi! Puszczcie mi! Jezu, co to za potwory? To Hiszpanie Sali. Nigdy stąd nie odeszli. Rany boskie. Jak to opuści wyspę? Musi
Musisz go zatrzymać. Będę cię osłaniał. Aha, czyli my po prostu robimy speedruna. Fajnie by było nie wpaść do wody. Ja nie wiedziałem nawet, halo, że nie mogę się tam wbić, ja muszę tędy przebiec po prostu. Rolować się muszę, nie wiem. Dobra, przydałoby się też do nich chyba strzelać. God damn. Dobra, to będzie, wiecie co, jak naprawdę... Ja nie wiem, czy ja dwójki nie odpalę na niskim, nie? Ale tu przebiec nie mogę nawet, kurwa. I się tutaj zaraz spęta, kurwa, nie wiadomo jaka ilość. Ja się tylko tutaj podchodzę. To jest najgorsze, że jest ich tutaj za dużo. Bo ja nie wiem, czy ja mam do nich strzelać, czy nie. Czy ja mam biec jakoś turbo szybko. Ła, no kurwa, ja myślałem, że on jest martwy. Jezus Maria, nie. Oczywiście też amunicję do tej strzelby nie mamy, cholera wie ile. A on jest martwy, Jezu. Dobra. Dobra, chyba mi tu w miarę oczyścił drogę pan nasz kolega. No, halo! Kurwa, gro! Gra mnie w chuja robi. Totalnie. No, seriously, bombel? Kurwa, nie! Jak już przejdę przez stwory, no to zabijają mnie ludzie. No ja dziękuję, wiecie, jak się wkurwię, to ja zaraz zmniejszę poziom trudności, bo ja wiem, że Uncharted robi właśnie tak... taką lekką chujnię w ten sposób. Że zwiększa pieprzony poziom trudności, nie? Kurwa! Dlaczego? Celownik miałem nie z tej strony. To wszystko tego winę. Ja muszę mieć naprawdę. Ja często gęsto to mówię, że muszę mieć celownik z prawej. Widzicie, chwilę mamy czystą, nie? Ale... tutaj zaraz wybiegają minimum dwa ziomki, a nawet i trzy. Do wody z powrotem, śmiech dzielu. Dobra. My go dogonimy? Nie, Nathan jakoś... Nie, kurwa, oczywiście, że się spóźniłem. Jak ja mam to, kurwa, zrobić? Bo tak, biegnięcie, no chujnia, nie? Kurwa, dwa naraz tu ciachnęły. Jakie to jest chamstwo w ogóle. Tam dalej, biegnięcie, no też to cienko widzę. Kurwa, no już myślałem, że mi się uda. Nie, dwa razy pod rząd machnął i to tak dość szybko. Naprawdę trzeba to przesprintować w jakiś, kurwa, sensowny sposób, ale kurwa jak? No, kurwa! Oni doskok w ogóle jakiś mają... Nie, czekajcie, wiecie co? Ja to zrobię. Gra.
Dobra, no tu jest ostatni punkt kontrolny, także no... Nie wiem, czy tu będzie mniej przeciwników, mniejszy damage, nie mam zielonego pojęcia. Dobra, tak staram się też... W miarę bez celowania po prostu. Biegnę, strzelam. No, halo, kurwa! Kurwa, no! Na pewno poszło lepiej niż przed chwilą, ale widzicie, no to ostatnia sekwencja, tak, to, i to jest podobno standard w Unchartedach, także nie wiem, czy ja po prostu następnego nie będę zaczynał na łatwym. Ja sobie, wiecie, nie planuję nic udowadniać. W żaden sposób sensowny, mniej sensowny, że jestem nie wiadomo jakim graczem. Także więc wiecie. Jest tu! Dobra, dobra, czy ja dobiegnę? Tak, mamy to. Jeszcze trofeum zdobyłem, jakiś rewolwerowiec, chyba za to, że strzelałem bez celownika. Co prawda z shotguna to jest kurwa easy peasy, nie? Teraz w sumie się zastanawiam, teraz chyba będzie ostatni rozdział? Nie, tak, nie, nie wiem. Tak, teraz będzie konfrontacja, walka z Navarra. Dobra, ten odcinek będzie dłuższy, moi drodzy, w takim razie. Gdyż, ponieważ... A w sumie ten epizod jest chyba dość krótki, bo musimy tylko do niego dojść i go zajebać, z tego co obczajam. Oczywiście nie mam granatów i mam tylko shotguna na wstępie. No, to zajebiście po prostu. A, jeszcze skrzynki mi się niszczą, pomocy. Dobra, ale czy ja mogę znieść więcej? Nie jestem pewny. Dobra, nie wiem, czy skrzynki dzielą się na takie... metalowe, czyli niezniszczalne i na z góry, mać zniszczalne. Co mi z tego łatwego poziomu trudności, jak i tak dostaję ostry wpierdol, bo jest ich tutaj milion strzelających ziomków. Jeszcze się chowają, gady jedne, ja nie mam żadnego granata. No serio, ale się kurwa, no teraz tak akurat strzelał, kurwa, był wycelowany we mnie jak 150, nie? Ej, a czy ja się mogę schować za to na przykład? Mogę, świetnie. Dobra, jeden mniej. Strzelałem w niego. Specjalnie to zrobiłem. Ła, dobra, zregenerujmy się troszeczkę. Naprawdę, tych bombli bym się pozbył. Nie są najzwyczajniej w świecie wkurzający, nie? Nie wiem, czy go trafiłem. Nie no, oczywiście, że go nie trafiłem. Tamten bąblek bym się tak zechciał tutaj wychylić. O właśnie, to chyba o to chodziło.
My ten etap chyba cały ze strzelbą w ogóle będziemy biegali, coś tak czuję. Czy wziąć M4? Nie wiem, kurwa, w sumie... Jest to jakiś pomysł, nie? No, tutaj nawet są M4. Kurwa! Ale czy to będzie od początku? No oczywiście, że to będzie od początku. God damn! Nie byłbym tego taki pewny. Dobra, poczekam, aż ten skończy strzelać, bo to jest Paulstein. Serio, ile tamten może przeżyć strzałów? Ja wiem, że on nie jest całkiem odsłonięty czy coś, ale... No wiecie. Dobra, i on pobiegnie dalej, nie? Teraz nie wiem, czy ta M4 to jest taki najwspanialszy i najlepszy pomysł, no ale no lepszego nie mam. Tak bądź co bądź, bo i tutaj amunicja jest do niej i w ogóle. Dobra, dwóch padło. Ja sobie przeładuję. Padł kolejny. To zaraz mi... Kurwa, nie! Ja zapominam, że on celuje, wiecie, w konkretnych momentach, nie? I... Już tak trochę na YOLO zaczynam lecieć po prostu, bo mi się te skrzynki rozwalają. Serio, jeszcze żyjesz? Kontakt robi 3 strzały zza osłony. Ja mu teraz z tego co kojarzę chyba nic nie zrobię, tak mi się wydaje. Będę go gdzieś musiał dopaść na górze, nie? Dobra. Zbieramy M4, jakiś najdzik by się też przydał. Byłoby fajnie, miło, pozytywnie. Nie mogę zajść z drugiej strony. Niestety, szkoda. Przeładujmy. Skoczmy sobie tutaj, zbierzmy sobie amunicję. Tamten się we mnie wcelował. Ale dobra, tutaj zniszczmy bombla. Tamten teraz napierdzielać będzie. A! Nie! Nie! No i ten nie! 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 Było blisko. Ja ci nie powiedział, kogo ja nie spuszczę zaraz z oka, bombel. A jeszcze żyjesz. Szlak, przeładowanie. Akurat teraz. Dobra, i on ucieka dalej, nie? To będzie chyba jeszcze jedna taka właśnie sekwencja z nim związana, że jeszcze raz będziemy tak ostrzeliwywać wszystko. A, jakoś tak chyba ta walka z nim wygląda. Mniej więcej tak coś kojarzę. Dobra, ale zaczynamy stąd. No to sweet. Dobra, przeładujmy. No spokojnie.
Dobra, bo ten teraz strzela, to niedobrze. Ten dostał po butach. A tam jeszcze na górze jakiś się pojawia. Kurwa, nie! Dobra, zapomniałem o tym. Tu laser zobaczyłem już tak kątem oka. A teraz moment nacisnąłem to kółko, dosłownie momentalnie. Dobra, ty umieraj. Umierajcie szybciej, szmaty. Ostatni jest przycelowany, tak. Także na ten ostatni trzeba najbardziej uważać, niestety. Dobra, i on spieprza na górę, co? A on sobie oczywiście pozbierał amunicję. Nie wiem, czy jest taka potrzeba, ale pozbieram ją. Nie masz gdzie się ukryć! Ziom. Woho! Okej, dobra, i co? Nie mam karabajna, tak? Cholera, co teraz? Jolo! O, trójkąt, kwadrat! Dobra, tu widzę, będzie QTE oczywiście. Czy on biegnie po pistolero? Z jakimś dowalonym shotgunem. Dobra, skończyłem to na łatwym, ale jebać to. Naprawdę. A jeszcze niech go zgniecie, ten sarkofag cały. Na Sullivan. Ten tu się pojawia zawsze w najlepszym możliwym momencie. No tak, uratować świat, zniszczyć zło. Taki standard. No tak. Szkoda, że odchodzimy z pustymi rękami. No cóż, wiesz, udało mi się zatrzymać jeden drobiazg. Proszę, uznałam, że może ci go brakować. No tak patrzyłem, bo zostawił go wam w rękach Drake'a. A wiem, że ten pierścień jest kluczowy w czwartej części. Spotkanie! Sully! Rany, ale koszmarnie wyglądasz! A widziałeś tamtych? Zdobyłem łódź! Już mamy łódź. Tak, wielką. Ta jest jednak lepsza. Sully, ty wspaniały sukinsynu! Wziąłem od piratów, byli zbyt martwi, żeby zauważyć. Szkoda, że nic nie nagrałaś. W porządku. Jeszcze będą okazje. Masz u mnie dług? Lubię takie długi. Jej! Moi drodzy, udało mi się! Udało mi się to przejść. A wiecie, ja nie wierzyłem w siebie, bo ja serio tak z kontrolerem w takiej typowej przygodówce, no jestem trochę średni. Co prawda Tomb Raidera przechodziłem na padzie, nie? Ale tam jest... Tomb Raider jest trochę mniej dynamiczny, bym powiedział. A można pominąć napisy, jak się... Nie, że to w ogóle w górę, w dół przewija się, Jezu.
Moi drodzy, Uncharted Fortuna Drake'a. Piękna gra, fajna, wspaniała. Zapoczątkowała przynajmniej jedną chyba z fajniejszych serii, jaką świat widział na PS4. PlayStation w ogóle, bo to od trójki się zaczęło. PlayStation 3, PlayStation 4. Jedna z fajniejszych gier przygodowych po prostu. Ale moi drodzy, dzisiaj to było na tyle. Mi się podobało. I widzimy się jutro w Uncharted 2 pośród złodziei. Trzymajcie się. Bios.